filmie omówię CRM i szanse sprzedaży. Te dwa moduły są ze sobą powiązane. Jeśli otworzysz moduł CRM, zobaczysz kilka elementów menu, o których już mówiliśmy, takich jak dane partnerów handlowych, oferty i zlecenia sprzedaży i oferty sprzedaży, które pochodzą z innych modułów. Działania i kampanie znajdziesz też w module Partnerzy Handlowi. Przyjrzymy się bliżej szansom sprzedaży, które są najważniejszą częścią CRM. Przejdźmy do szansy. Może być to szansa sprzedaży i zakupu. Szansa pozwala na śledzenie i analizowanie możliwości czy potencjału sprzedaży lub zakupu na podstawie postępu działań, takich jak spotkania, negocjacje oraz inne zdarzenia w lejku sprzedaży i zakupów. Zarządzanie szansą wymaga opracowania danych, które odnoszą się do różnych działań, każdego etapu procesu, aż do momentu zakwalifikowania szansy jako pozyskanej lub utraconej oraz jej zamknięcia. Wprowadzam teraz przykładową szansę. Szansa jest powiązana z konkretnym klientem lub dostawcą. Każdej szansie można przypisać sprzedawcę i osobę odpowiedzialną, nazwę czy datę rozpoczęcia. Można również określić procent zamknięcia, który będzie aktualizował się w zależności od bieżącego etapu. Na zakładce Potencjał określamy przewidywaną datę zamknięcia i potencjalną kwotę, co będzie pomocne w prognozowaniu sprzedaży. Kwota potencjalna będzie aktualizowana w momencie dodania oferty. W tym miejscu można także zdefiniować stopień zainteresowania i obszar zainteresowania klienta, np. w podziale na grupy produktowe, rodzaje usług czy inne informacje, które chcemy analizować. Szansę możemy nazwać. Dodać datę rozpoczęcia. Z tego miejsca można również linkować do działań przypisanych do tej szansy. Na zakładce Ogólne możesz zdefiniować podstawowe informacje. Szansę możesz tu w tym miejscu powiązać z jakimś realizowanym projektem. Wskazać również źródło informacji, kiedy chcesz analizować, skąd potencjalne leady spływają. Może być to np. mail, strona www czy telefon. I na koniec branża. Kolejna zakładka jest bardzo istotna, ponieważ ona będzie umożliwiała analizę poszczególnych etapów. Etapy są definiowane w oparciu o własną metodykę sprzedaży. Do każdego etapu należy również przypisać procent zamknięcia. Na każdym etapie wprowadzam datę rozpoczęcia, osobę odpowiedzialną za realizację tego etapu oraz wybieram etap z listy. W tym przypadku wybiorę pierwsze spotkanie. To da mi już 20% szans na zamknięcie kontraktu. Z każdym etapem mogą być związane konkretne działania. Na przykład wprowadzę informację o spotkaniu. Wybieram typ działania, temat działania oraz osobę odpowiedzialną za realizację tego działania. Wprowadzam też temat. Mam też miejsce na szczegółową notatkę z tego spotkania. Dodaję datę, godzinę, lokalizację. Jeżeli będzie to adres partnera handlowego, to uzupełni się on automatycznie. Oraz ustawiam przypomnienie o tym właśnie spotkaniu. Informacja o tym zadaniu będzie też dostępna w kalendarzu tego użytkownika. Żeby dodać kolejny etap, klikam w obszarze uzupełnionych wierszy, prawy przycisk myszy i wybieram Dodaj pozycję. Następnie uzupełniam daty. Wybieram sprzedawcę i wybieram etap. Przyjmijmy, że kolejnym etapem jest oferta. Jak widzimy, procent zamknięcia odpowiednio się zmienił.
Każdy etap można powiązać z wybranym dokumentem sprzedaży. Na przykład na etapie ofertowania wybieram dokument oferty przygotowanej dla tego klienta. Po zaznaczeniu checkboxa wyświetlą się tylko oferty dla tego klienta. Wybieram ostatnią przygotowaną ofertę. Na zakładce Potencjał kwota wprowadzona początkowo ręcznie została zaktualizowana w oparciu o kwotę z oferty. Wracam do etapów i ustawiam kolejne zadanie, na przykład wysłanie oferty. Wprowadzone działania będą wyświetlały się na liście zadań w planie na dziś, dzięki czemu łatwiej będzie je kontrolować. Na zakładce Połączony dokument w działaniu mogę ponownie wskazać tą ofertę. Natomiast samo działanie będzie też powiązane z szansą, nie tylko z ofertą. Na kolejnych zakładkach mogę opcjonalnie wskazać partnerów w powiązaniu, z którymi ta szansa jest obsługiwana oraz konkurencję. Ta informacja może być istotna, jeżeli chcemy analizować z kim, jak często i z jakich powodów przegrywamy. W podsumowaniu znajduje się status szansy. Może być ona otwarta, pozyskana lub utracona. W tym trzecim przypadku warto podać przyczynę, żeby móc te przyczyny analizować. Pozyskanie szansy i jej zamknięcie powoduje zamknięcie wszystkich powiązanych z nią działań. Im więcej informacji związanych z szansą będziesz wprowadzać, tym więcej możliwości analiz. Dostępnych jest kilka raportów z różnymi kryteriami wyboru, które mogą dostarczyć cennych informacji dotyczących przyczyn, zarówno błędów, jak i sukcesów związanych z szansami sprzedaży i zakupów firmy. Jednym z najczęściej wykorzystywanych raportów jest lejek szans sprzedaży. Ten raport umożliwia analizę otwartych szans sprzedaży lub zakupu z informacją, ile szans jest na poszczególnych etapach i jakie są potencjalne kwoty. Pod prawym przyciskiem jest też dynamiczna analiza szans sprzedaży, na której można zobaczyć, jak szanse przesuwają się w procesie sprzedaży lub zakupu i gdzie ewentualnie zatrzymują się na dłużej.